Dzień dobry Państwu. Jakub Wiech, to jest program Krzesło Energetyczne. Razem ze mną w studiu dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Popularyzator nauki, dziennikarz, ale także fizyk jądrowy. Tak. I porozmawiamy właśnie o energetyce jądrowej i o mitach, które narosły wokół tej technologii. Oglądałeś może serial Czarnobyl? Widzisz, nie. Ale od wielu osób słyszę, że jest bardzo dobry i gdzieś go tam mam na swojej liście rzeczy do zobaczenia. Trochę zawsze z takim lekkim lękiem podchodzę do oglądania seriali wtedy, kiedy już przeczytałem książkę, albo do czytania książki, jak oglądałem serial, dlatego że czasami czuję się lekko oszukany, jak na przykład scenarzyści wymyślają jakieś fakty, jak podkręcają trochę sytuację. Słyszałem o tym filmie same dobre rzeczy i słyszałem, że on jest bardzo realistycznie zrobiony, więc rzeczywiście muszę znaleźć chwilkę, żeby go zobaczyć. Pytam nie bez powodu. Chodzi mi o mit Czarnobyla, który powstał po katastrofie w tej elektrowni, który ciąży cały czas nad psychiką, jeżeli chodzi o myślenie o energetyce jądrowej. Stąd pierwsze takie merytoryczne pytanie. Czy to, co stało się w Czarnobylu, ma szansę powtórzyć się w którejkolwiek elektrowni jądrowej na świecie? Ma, chociaż nie jest to takie proste. W Czarnobylu była dosyć specyficzna konstrukcja samego reaktora. To był reaktor w gruncie rzeczy, myślę, że moglibyśmy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to był reaktor wojskowy, który przy okazji produkował energię. W tamtej technologii, nie powiem w tamtych czasach, tylko w tamtej radzieckiej technologii, ten reaktor był wypełniony grafitem, czyli bardzo czystym węglem. I celem tego grafitu była tak zwana moderacja neutronów, czyli było spowalnianie neutronów. To jest o tyle istotne, jeśli możemy wejść w taką trochę głębszą fizykę, to jest o tyle istotne, że jak jądro uranu, po to, żeby się rozszczepiło, ono tak samo z siebie się nie rozszczepia. W nie musi uderzyć neutron. Ale ten neutron musi być o odpowiedniej energii. Działa to mniej więcej w ten sposób, że przy rozszczepieniu jądra uranu wylatują 3, zdaje się, neutrony, ale one mają energię zbyt dużą i one nie są w stanie rozszczepiać kolejnych jąder. I po to, żeby były w stanie, trzeba lekko ich energię obniżyć. I do tego służy moderacja. Dzisiaj pręty moderacyjne, czy powiedzmy to się robi zupełnie inaczej, wtedy w tej technologii do moderacji służył grafit. Grafit ma wiele zalet, ale jedną ogromną wadę. On jest czystym węglem, więc on się bardzo dobrze pali. I na tym polegał problem Czarnobyla. Więc jeżeli ty pytasz, czy jest możliwa taka sytuacja, czy powtórzenie takiej sytuacji, w teorii tak, dlatego że reaktorów grafitowych jeszcze kilka działa. W praktyce nie, dlatego że nawet w Czarnobylu, po to, żeby do tego doszło, ekipa, czy powiedzmy obsługujący ten reaktor, złamali kilka zasad. Ja nie chcę jakby opowiadać być może tego, co jest w filmie, ale rzeczywiście złamali kilka zasad bezpieczeństwa, zresztą system bezpieczeństwa był wyłączony, bo gdyby był włączony, to by nie mogli zrobić tej operacji, którą rzeczywiście przeprowadzili. Natomiast w tych reaktorach, które są grafitowe, po Czarnobylu, te, które zostały, wprowadzone jeszcze dodatkowe zabezpieczenia. Więc po to, żeby doszło do czegoś takiego, do czegoś podobnego, trzeba by z premedytacją wyłączyć systemy bezpieczeństwa. Nie jestem przekonany, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj gdziekolwiek wyłączyć totalnie wszystkie systemy bezpieczeństwa. Więc w teorii są takie reaktory, które są jeszcze pełne grafitu. W praktyce one są tak zaprojektowane, że po to, żeby się to samo zadziało, trzeba by działać z premedytacją. Jak wspomniałem na początku, Czarnobyl zostawił ślad na myśleniu o atomie. I czy uważasz, że w dzisiejszych realiach, gdzie dyskusji przeplatają się wątki rozsiewane przez antyszczepionkowców, Towarzystwa Płaskiej Ziemi i tak dalej, czy ten strach będzie się wzmagał, czy jest może szansa, żeby go jakoś opanować? Wydaje mi się, że on jest takim strachem, który został, czy który stał się takim fundamentem i on już będzie zawsze. To, że z czasem coraz mniej on ma wspólnego rzeczywiście z faktami, a coraz więcej tam jest mitów, no to tak jest w wielu różnych przypadkach. Jak czas biegnie, no to narastają te mity, one tak obrastają trochę jak małże, jak coś wrzucimy do wody. Natomiast on rzeczywiście jest i ja go nawet rozumiem.
Dla osoby, która nie ma wykształcenia kierunkowego, dla osoby, która może jest nieco starsza i pamięta Czarnobyl, ja nie dziwię się, że to wywołuje tyle emocji. Mogę mieć zastrzeżenia na przykład do procesu edukacji, że tego typu miny nie są rozbrajane chociażby w szkole. Nie jestem przekonany, czy w ogóle dzieci dzisiaj w szkole uczą się, jak działa reaktor, czy na czym w ogóle polega pozyskiwanie energii z reaktora jądrowego, a wydaje mi się to dość istotne. Ale pomijając ten wątek, myślę, że pozostanie, nie wiem czy na zawsze, ale na długo jeszcze, gdzieś tam w dyskusjach już nie do końca wiemy, o co tam chodziło, co tam się stało, ale to jest taki trochę wytrych, jak mówimy o reaktorach, jak mówimy o energii jądrowej, to zawsze gdzieś tam pada hasło Fukushima, zawsze gdzieś tam pada hasło Czarnobyl. No właśnie, Fukushima. Dlaczego akurat ta katastrofa spowodowała, że kraje takie jak Niemcy zdecydowały o przyspieszeniu swojego odchodzenia od energetyki jądrowej? Niemcy od energii jądrowej odchodziły kilka razy przynajmniej. Ja to dosyć dobrze śledziłem, bo akurat mieszkałem w Niemczech wtedy. Pracowałem w Instytucie Naukowym i pamiętam Gerharda Schrödera, który mówił o tym, że odchodzimy. On był, jest socjalistą bardzo ściśle współpracującym z Partią Zielonych, dla których partii zielonych, wielu w Europie, kwestia atomu jest kwestią kluczową, jest kwestią bezdyskusyjną. To jest o tyle dziwne, że jakby spojrzeć dokładnie na liczby, tak na chłodno, to raczej bym powiedział, że partie zielonych powinny być dwoma całymi garściami za atomem, ale nie są. No okej, to jest troszeczkę być może inny temat. Natomiast rzeczywiście Gerhard Schröder bardzo ściśle, czy lewica ściśle współpracowała z zielonymi niemieckimi, w związku z tym kwestią jakichś wewnętrznych dyskusji, nie jestem pewien, czy mieli koalicję wtedy, ale na pewno potrzebowali siebie nawzajem, było to, żeby reaktory pozamykać. Natomiast chwilkę później przyszła Angela Merkel, która się z tym nie zgodziła, która policzyła, czy jej rząd policzył i wyszło, że absolutnie nie jest w stanie dopiąć bilansu energetycznego bez reaktorów. I tą decyzję Niemcy cofnęli. A później po czasie jakimś, przy kolejnej kadencji, Angela Merkel potrzebowała głosów zielonych i tą decyzję przywróciła. Więc przypuszczam, czy nawet nie przypuszczam, moja teza jest taka, że Fukushima, jeżeli chodzi o Niemcy, była tylko i wyłącznie pretekstem. To było istotne, dlatego że energia zielona jest droższa zwykle od energii innej, w tym od energii, a szczególnie od energii jądrowej, która jest bardzo tanią opcją, jak już wybudujemy reaktor, jak już to działa. Więc trzeba było być może uzasadnić zamykanie tańszego źródła energii i otwieranie, czy jak gdyby rozbudowywanie źródeł, które są droższe. Tym takim uzasadnieniem w którymś momencie była rzeczywiście Fukushima, choć niezwykle trudno sobie wyobrazić sytuację, w której niemiecki reaktor jądrowy czy niemiecką elektrownię jądrową zalewa fala tsunami. Właśnie, mówiłeś o tym, że zieloni powinni wspierać energetykę jądrową. Wiemy, co się dzieje z klimatem, wiemy, że zmienia się on bardzo gwałtownie. Czy ludzkość jest sobie w stanie poradzić bez technologii jądrowych? Słucham, czytam mądrzejszych ludzi ode mnie, którzy zjedli zęby na tej technologii, ale także energetyków, którzy zajmują się nie jedną technologią, tylko w ogóle energetyką, a także wielu ludzi, którzy zajmują się klimatem i mają pełną świadomość tego, jak ściśle powiązana jest kwestia emisji na przykład dwutlenku węgla, ale także metanu, powiedzmy w rolnictwie, czyli w skrócie gazów cieplarnianych, ze zmianami, które obserwujemy. O tym się bardzo trudno dyskutuje, dlatego że akurat w naszym klimacie przez pół roku niemalże każdy by chciał, żeby było cieplej. Bo ma też świadomość, że na przykład zaoszczędzi chociażby na ogrzewaniu. Więc jak ktoś mówi, że będzie o 2, 3, 4 stopnie cieplej, no to większość z nas powie, no to w czym jest problem? Super. To tak nie działa, bo to nie chodzi o to, że się przeskalują nasze termometry. Chodzi o to, że one będą rozchwiane.
bardziej rozchwiane, dużo bardziej rozchwiane niż były w przeszłości. Chodzi także o to, że zjawiska pogodowe będą bardziej gwałtowne i będą częstsze. Także powodzie, także huragany, także gradobicia. Mamy z tym do czynienia i już widzimy w statystykach, że one rzeczywiście się pojawiają częściej, one są mniej przewidywalne. Natomiast wracając do Twojego pytania, wielu ludzi mówi, że absolutnie nie. To znaczy, że w naszym tutaj klimacie, w miejscu, w którym jesteśmy na kontynencie europejskim, siła wiatru nigdy nie będzie tak duża, żeby tylko i wyłącznie na wiatrowych elektrowniach oprzeć całą energetykę. Słońca też nie mamy tyle, ile w Maroko, więc też trudno budować. Możemy powiedzieć tak, na dzisiaj, patrząc na te technologie, które leżą na stole, niezwykle trudno sobie to wyobrazić, a nawet jak próbujemy sobie wyobrazić, to wchodzimy w technologie, które wcale wbrew pozorom nie są dla środowiska obojętne. Może w przyszłości, jak rozwiniemy inne źródła energii, także te, nad którymi pracujemy, na przykład fuzję jądrową, ale udoskonalimy także te, które już mamy, na przykład wydajność paneli słonecznych. Takie badania są prowadzone i małymi kroczkami rzeczywiście udaje się te wydajności poprawiać. Ale być może za rok, a może jutro, a może za 10 lat ktoś pokaże ogniwo fotowoltaiczne, które będzie miało wydajność 90%. Więc na dzisiaj powiedziałbym, że nie, że trudno mi sobie wyobrazić miks energetyczny, taki zielony miks energetyczny, taki, który dokłada do tych zmian klimatu najmniej jak może, bez reaktora jądrowego. Mówiłeś o tym, że warto z tym strachem antyatomowym walczyć już w szkole. Więc mam do Ciebie taką prośbę. Czy mógłbyś naszych widzów uraczyć jakąś obrazową metaforą tego, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o atom? Taką zrozumiałą dla nawet przedszkolaków, powiedziałbym. Wiesz co, powiem Ci tak. O taką metaforę akurat dosyć prosto, bo i myślę, że akurat dziecku łatwiej to wytłumaczyć niż nawet dorosłemu. Ja bardzo często prowadzę spotkania, warsztaty, wykłady dla dzieci, także z fizyki jądrowej czy z fizyki cząstek. I zawsze jest tak, że jak organizatorowi mówię, to może pogadajmy z dzieciakami o cząstkach, o materii. Mówi, o nie, panie doktorze, to jest takie trudne, przecież... Przeciwnie, to jest wbrew pozorom dosyć proste i poukładane. I wtedy przynoszę karton klocków Lego albo jakichkolwiek innych klocków i budujemy. I mówię, słuchajcie, jak budujecie zamek, jak budujecie samochód, rakietę, cokolwiek robicie, to się składa z mniejszych klocków. My też się składamy z mniejszych klocków. I można sobie wyobrazić sytuację, że czasami, jak ułożymy z tych mniejszych klocków coś większego, to tam będzie zmagazynowana energia. I my tą energię możemy odzyskać. Jak? Bardzo prosto. Chociażby ogrzewając wodę. Pamiętacie, jak mama, tata gotuje wodę w garnku? Co się dzieje z pokrywką? No podskakuje. Dlatego, że tam w środku jest wyższe ciśnienie. I teraz to wyższe ciśnienie możemy przerobić na obracanie się czegoś. Macie rower? No mamy. A jak robicie, że się zapala światełko? No niektórzy mają na baterię, niektórzy mają na dynamo. Widzicie, bo możemy zrobić takie urządzenie, dzięki któremu jak ruch obrotowy jesteśmy w stanie zamienić na energię prądu elektrycznego. Trochę wracamy do początku, bo ta energia prądu elektrycznego to jest nic innego, tylko poruszanie tych klocków, z których także wy jesteście zrobieni. To można wytłumaczyć. To można oczywiście tłumaczyć na wielu różnych poziomach. To zupełnie inaczej powinno być wytłumaczone dzieciom w szkole podstawowej, inaczej w liceum na przykład. Natomiast generalnie ja bym u tych starszych dzieci, bo u młodszych to wszelkie argumenty statystyczne są trochę jak grochem o ścianę, bo dziecko jeszcze nie rozumie takich rzeczy, ale u dorosłego albo u starszego człowieka, u starszego młodzieńca czy młodej damy, można rzeczywiście pokazywać statystycznie. Pokazywać na przykład, ile ludzi ginie w wyniku wydobycia węgla, a ilu w wyniku wydobycia uranu. To można przeliczyć nawet na jednostkę energii, bo ktoś powie, no chwila, węgla przecież wydobywamy w tonach dużo więcej niż rudy uranowej. To prawda, to przeliczmy na przykład na jakąś tam umowną tonę. Można to przeliczyć i pokazać, jakie jest niebezpieczeństwo środowiskowe, ile ludzi przedwcześnie umiera w wyniku spalania węgla.
Przecież to jest wszystko policzone. To nie jest tak, że te liczby trzeba, nie wiem, wymyślać, albo to nie jest tak, że te liczby trzeba skądś tam jakimiś skomplikowanymi procesami myślowymi wydobywać. To jest policzone. Jak się na to spojrzy, to nawet komuś, kto z grubsza ma świadomość całego tego procesu, jeżą się włosy na głowie, bo dochodzi do wniosku, że technologie te tradycyjne spalania paliw kopalnych, głównie węgla, akurat w Polsce głównie węgla, w innych miejscach na przykład ropy, są naprawdę bardzo niebezpieczne. I to w takim bezpośrednim ujęciu, czyli ktoś ginie w wyniku wydobywania tego, ktoś ginie w wyniku przerabiania tego, ale też w taki, mam tutaj na myśli tak pośrednio wpływ na przykład na ludzi, którzy mieszkają w regionie. To można policzyć i to można porównać. I tutaj na liczbach, jestem fizykiem z wykształcenia, więc lubię operować na liczbach, liczby nie pozostawiają złudzeń. Szanowni Państwo, moim gościem był pan dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, dziennikarz i fizyk jądrowy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję za uwagę.